Ja, niżej podpisany Wacław Krzeptowski, urodzony 1897 dnia 24 czerwca w Kościeliskach, przekazuję cały swój nieruchomy i ruchomy majątek uwidoczniony w księgach hipotecznych w Zakopanem na rzecz oddziału partyzanckiego Kurniawa Grupy Chełm Armii Krajowej z własnej, nieprzymuszonej woli, jako jedyne zadośćuczynienie dla narodu polskiego za błędy i winy popełnione przeze mnie wobec polskiej ludności Podhala w okresie okupacji niemieckiej od roku 1939 do 1945. Wacław Krzeptowski, Kościelisko, 20 stycznia 1945 roku. Gdyby nie mrozy, Wacław Krzeptowski siedziałby w górach, kryjąc się w leśnej kolibie. Przed AK, przed Sowietami, wreszcie przed Niemcami, którzy jeszcze rok wcześniej nosili go na rękach. Kto poinformował partyzantów, że Krzeptowski wrócił i ukrywa się na Krzeptówkach, nie wiadomo. Tadeusz Studziński, dowódca oddziału, zanotował później. Zwróciłem uwagę na jednego. Wzrost 175 cm, tęgawy, łysawy, twarz dość pełna, z drżawą szczeciną. Krzeptowski zarzucił kurtkę i wyszliśmy przed dom. Jest pan aresztowany przez AK, powiedziałem. Wiem za co, ale to nie moja wina. Krzeptowski ukląkł na drodze i zapłakał. Pół roku ucieczek złamało jego ducha zupełnie. Kulę mi dajcie, poprosił. Kula to śmierć honorowa. Zdrajcy na nią nie zasługują, rzekłem.